No witam was bardzo serdecznie, zaczynałem sobie skrzyneczką 3% night, no. Postanowiłem mi tutaj dać jeszcze jedną szansę po wczorajszym openingu, no ale tutaj ewidentnie chyba coś poszło nie tak. No i w pierwszym otwarciu, no już tutaj kosa poleciała, tak? No. Niestety, no nie jest to kosa dla mnie, więc zaczynamy, no nie zaczynamy, tak? My tutaj ewidentnie jakiś falstart mocny zaliczyliśmy. No oczywiście cztery skrzynki jeszcze przed nami, więc szansa jakaś jest, no ale szansa, żeby to wygrać, no to już raczej bardzo mało. No, trafiamy Digla, no ale co to tak naprawdę jest? To jest kropla w morzu potrzeb, stary. Tu jeszcze jest jeden butterfly potrzebny, no ale w tej ostatniej skrzyni, no zobaczymy, no może będzie się akurat krył i może tutaj comeback nastąpi, no ale no nic z tej rzeczy niestety. Pierwsza bitwa przegrana. Witam was oczywiście bardzo serdecznie, przypominam ci o konkursie na skiny dla osób oczywiście, które z Connect Roxy wpłacają. Jak ci się uda oczywiście wygrać, no to instant dostajesz po wpłacie powiadomienie z takim oto prezentem i oznacza to oczywiście, że udało ci się wygrać któregoś z tamtych oczywiście pięknych skinów. Również oczywiście giveaway na filmie. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk na Discord dołącz, no i oczywiście użyj kodu Croxy. Jak oczywiście osoba pełna nie ma jesteś, no to loguj się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik. No i oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x wpisujesz, daje ci on oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. No i skrzyneczka na start za free, więc warto oczywiście skorzystać. No tutaj dwa otwarcia. No, oboje dostaliśmy kosę, tak? Niestety tutaj mój przeciwnik troszkę droższą, ale o Jezus, no 1500 do 2900, no proszę. Skrzyneczka mety, zdaj tutaj dla wuja jeszcze pięknie, o to chodzi. I w tym momencie dalej przegrywamy, stary. Coś jeszcze, jeszcze jeden. Okej, okay, chyba to mamy, nie, na stówę to mamy. No zajebiście, i o to chodziło, 12 koła. Potrzebowałem właśnie takiej bitwy, która udowodni mi, że ja jestem jeszcze w stanie wychodzić tutaj oczywiście z tych bitew na plus. 4000, co przepraszam bardzo, 400 zł, w sensie rękawice, 3000 koszt oczywiście bitewki. Jeszcze 3 skrzynki, oczywiście Royal przed nami, zobaczymy oczywiście jak tutaj zarzuci, może zarzuci jakieś, nie wiem, no Dragon Lorka jest do trafienia, tak, ale no to chyba będzie to, że tak powiem, no ciężkie do zrobienia. Zobaczmy, ostatnia skrzynia, czy tutaj się coś jeszcze wydarzy, USP dla nas i to będzie chyba raczej bitwa. Nie no, patrz, przegrywamy o 20 zł, oj, no wuja się teraz zdenerwował, powiem ci, że o 20 zł przegraliśmy taką bitwę. No i wrzucamy skrzynkę Gemstone, stary, no ja tutaj wiesz, nie pierdzielę się zbędnie w tańcu, no to jest 8 koła, 8400 dokładnie, więc no tutaj no liczymy oczywiście na jakiś totalnie mocny banger. No pierwsze otwarcie, no ciężko to nazwać bangerem, tak? 572 zł, mój przeciwnik 900, kolejne otwarcie, good night dla nas, za kafla, no prowadzimy, tak, no ale co to jest za prowadzenie, jak wychodzimy aż tak na minus? No to jest bajonet. Bajonet kosztuje 3 koła, więc okej, okay, zbliżamy się jakkolwiek tutaj do wyjścia na zero z tej skrzynki, jest good night za kafla. Również tutaj dla nas, no bitwa raczej będzie już na zero na pewno, ale czy będzie na plus? No szczerze nie wiem. No na pewno tutaj udało nam się wyjść na plus, więc fantastycznie. 8400 koszt bitwy, wyjęliśmy 10500, więc naprawdę ładnie nam tutaj poszło. Ja bym sobie poszedł, jakoś zostać 3 dni ostatni event, no to bym sobie poszedł na skrzynia Serpent, na Jester, już ty 5 koła, nie no, nie ma opcji, stary, aż tak mnie nie odkleiło. Ale 3 takie na buście, 1260, no myślę, że jest to warte zakręcenia. I zobaczymy, czy będę się mylił, czy nie, no bo mamy kosę, mamy kałacha, 1400, okej, okay, jest delikatny plus, spróbujemy sobie jeszcze raz, no tutaj niestety będziemy musieli się obejść smakiem oczywiście tej kosy, rękawic 990, więc jest to oczywiście minus, próbujemy jeszcze raz z tą skrzynią, no i kosa teraz będzie, ale czy sama tutaj kosa da nam jakkolwiek zarobić 1200 niecałe, więc no tak troszkę na minus. Idziemy na skrzynkę oczywiście procentową z gamma dopplerami, no i próbujemy 3 na raz, 1660, no dobra, myślę, że parę można spróbować. 3% oczywiście, przypominam, w jednej takiej skrzyni, więc tutaj no 3 razy 3, no szybka matematyka, w teorii 9% na trafienie oczywiście tego noża w takiej skrzyni, no ale też nie chcę jakoś mega przesadzić. Powiedzmy, że do dychy sobie zjedziemy, jeżeli nie da nam żadnej kosy, no to będzie Lipton i sobie pójdziemy na baterki. No niestety, no tak jak wspomniałem, żadnego tutaj noża nie widzę, no ale ja się nie poddaję, stary, no po tamtym filmie wczorajszym, jak tak mnie zripowało na tych skrzynkach oczywiście z gamma dopplerami, no ja muszę po prostu spróbować jeszcze raz 7 takich skrzynek i wrzucamy to. 3800 koszt tej bitwy, no mam nadzieję, że tym razem będzie to bitwa, która przyniesie mi tutaj no ten piękny nóż Butterfly, gamma dopplery, mimo jeden z ładniejszych noży w grze,
szczególnie jeśli chodzi o skiny do Butterfly'a. No stary, no nawet nie próbuj tutaj, że tak powiem, handlować z tym. Powiedziałem o konkursie na skina, chyba powiedziałem, na pewno powiedziałem, ja tutaj nie zapomnij nam powiedzieć o konkursie dla skina. Znaczy na skina dla widza, to w sensie chodziło, nie? Zobaczmy, 4 skrzynki i jeszcze przed nami póki co mocny Lipton. A tutaj ludzie trafiają, jakieś Dragonlorki, jakieś Gamma Dopplery, no trochę tutaj takich ładnych noży jest. Mamy Digla, no ale to nie jest stary Gamma Doppler, nie? Zobaczmy, gdzie ostatnie skrzynie. Czy tu się wydarzy jeszcze jakieś uniesienie w moim oczywiście kierunku tutaj? Zobaczmy, ostatnia szansa, skrzynia 3%, okej. No nie jest to Butterfly, tak? Trzeba to sobie powiedzieć, ale jest to Emerald. Rzucę skrzynkę. Jaką skrzynkę? Skrzynkę Gemstone. Skrzynkę Gemstone. Rzucę za 10 koła 6 takich skrzynek. Mam nadzieję, że satysfakcjonuje ci to, mój widzu kochany. I zobaczmy, no jeżeli tą bitwę przegramy, no to no nie muszę wspominać, jak bardzo będzie źle, jak bardzo będę płakał i w ogóle jak bardzo będę na minus, więc zobaczmy. No niech się dzieje tutaj wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. 913 zł. Ojejku, ta nawaja w start tracku. No prawie 1400, zobaczmy, 5 skrzynek jeszcze, znaczy 4 przed nami oczywiście, zobaczmy, póki co strata, ale te Gamma Dopplery kosztują 3 koła, Shadow Dodgerki, Emerald oczywiście, więc no coś tam nadrabiamy, tak, trzeba sobie powiedzieć, a ten Falchion, no okej, myślałem, że on 2 kosztuje, ale jednak 1300, szczerze, powinien tak z 2 kosztować, minimum wydaje mi się ten Falchion, bo jest to, kurczę, no Falchion, jeszcze Marvel Fate, no dla mnie co najmniej 2000, zobaczmy, czy my tu nadrobimy. Nie nadrobimy. 16 koła. Wygrał mój przeciwnik, stary.